Dzień dobry, witajcie kochani bardzo gorąco i serdecznie z Aleksandrowa Łódzkiego, MOSiR imienia Włodzimierza Smolarka. Sokół Aleksandrów dziś zmierzy się z Wisłą Szczuczyn, czyli dwa zespoły zajmujące przedostatnie i ostatnie miejsce w tabeli, ale miejmy nadzieję, że tutaj w Aleksandrowie szykują nam się naprawdę niezapomniane emocje. Michał Kiński, zapraszam na to spotkanie. Przechodzimy. Już rozegrali to piłkarze Sokoła Lis. To środkowanie w pole karne, będzie okazja na to, aby strzelić pierwszego gola, ależ to było zamieszanie. Woźniczak na prawą stronę, świetne podanie, Zagórski uderza, ale nieczysto. Toczyły się zupełnie inaczej, dwie bramki, dwa gole z rzutu wolnego i w konsekwencji Sokół Aleksandrów wrócił do domu z zerowym dorobkiem punktowym, a teraz robi się groźnie, ale tutaj bardzo dobrze broni Kowalski. Sokół Aleksandrów. I mamy rzut karny dla Sokoła Aleksandrów. Faulowany tutaj był Bartłomiej Maćczak. Mateusz Lis. Lis i 1-0 dla Sokoła Aleksandrów. Świetnie to wykorzystał. Jeden z najbardziej wyróżniających się w tym sezonie zawodników. To Pawlaka. Pawlak już się rozpędza. Pawlak, jest Maćczak. Maćczak, zagranie. I tutaj świetnie. Pawlak. Ależ było groźny strzał tutaj. Pawlak, bardzo dobre podanie do Lisa. Lis do Jończyka. Jończyk, jeszcze Jończyk. Troszkę za lekko w pole karne. Nie wiem, czy on tutaj decydował się na strzał. Natomiast jeżeli tak, to zdecydowanie wprost do Hubberta Gostomskiego. Teraz Kania. Kania. Maćczak! Dośrodkowanie w pole karne, ale tutaj piłkę pewnie złapał Jakub Kowalski. Podanie do Maćczaka. Maćczak na drugą stronę do Golańskiego. Golański! Wydawało się, że piłka wylądowała w bramce. Lis, dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze Maćczak! Środkować w pole karne to Czydłowski. Golański z daleka, mocny strzał. Horoszkiewicz do Golańskiego. Golański, dobra piłka tutaj do Zagórskiego. Zagórski i broni to Hubert Gostomski. Jeszcze Golański. Golański próbował dobijać i mamy rzut rożny dla Sokoła Aleksandrów. Świetnie. Golański w pole karne, tutaj Gostomski. Teraz świetne zagranie w pole karne. Maćczak w pobliżu i jednak rozpoczynać będzie Hubert Gostomski. I Sokół Aleksandrów wygrywa z Wisłą Szczuczyny 1-0. Ja dziękuję serdecznie za dziś. Pozdrawiam gorąco z Aleksandrowa Łódzkiego. Do miłego usłyszenia i do miłego zobaczenia. Dokładnie tak, cieszymy się, zdobywamy dzisiaj 3 punkty. Generalnie po meczu, gdzie praktycznie od początku mieliśmy kontrolę nad całym przebiegiem spotkania. Zabrakło trochę skuteczności, to na pewno musimy gdzieś tam w treningu poprawiać. Ale sam sposób grania, sam sposób tworzenia sytuacji na plus i tak jak powiedziałem, najważniejsze są 3 punkty w tym meczu. Także pozytywnie i cieszymy się bardzo. Oczywiście, no, tak jak już chyba w jednym z wcześniejszych wywiadów powiedziałem, że my wychodzimy w każdym meczu po zwycięstwo. Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy w to wierzyć i chcemy grać o te 3 punkty. Także robimy wszystko w tym mikrocyklu poprzedzającym mecz, żeby się do tego dobrze przygotować.